Jeżeli chcemy, żeby nasz głos pięknie brzmiał i służył nam nie tylko przez cały dzień, ale i przez całe życie, to trzeba o niego zadbać, ale też odpowiednio przygotowywać go do pracy. Zobaczcie, jak kilkoma prostymi ćwiczeniami przygotować głos do codziennej aktywności i sprawić, żeby brzmiał pięknie, ciepło, miękko i żebyście byli z niego zadowoleni. Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie. Głos to podstawowe narzędzie komunikacji i nieraz poruszam jego temat w swoich odcinkach. Zachęcam Was do tego, abyście przyglądali się głosowi, czy też bardziej przysłuchiwali, jakie informacje są w nim zawarte i co takiego drzemie w naszym głosie. Uwierzcie mi, jest tam całe spektrum informacji. Ale żeby ten głos mógł nam służyć i żebyśmy mogli zrobić z niego użytek, to musimy o niego dbać. Jednym z elementów tego dbania jest właściwe przygotowywanie go do pracy. Oczywiście powiecie, nie mam na to czasu i tak każdego ranka śpieszę się, żeby w jakikolwiek sposób się wyrobić, pijąc w pośpiechu dwa łyki kawy i wybiegając z domu albo szybko zasiadając przed komputerem. Otóż na ćwiczenia wcale nie potrzebujecie dużo czasu. Tutaj dużo ważniejsza jest regularność. Ja zachęcam Was do takich dwóch ćwiczeń, które dzisiaj Wam przedstawię. Pierwszym ćwiczeniem jest ćwiczenie na głosce M. Głoska M jest głoską dla strun głosowych bardzo prostą. Jest to głoska, która nie wymaga wielkiego napięcia mięśni, żeby ją wymówić. Krtań dzięki temu może być rozluźniona i bardzo ładnie może się ułożyć do pracy. Dzięki temu będzie nam głos mógł służyć przez cały dzień. Głoska M jest także bardzo prosta do wymówienia. Nie potrzeba w żaden sposób układać języka, ponieważ wymawia się ją tylko za pomocą przepuszczenia powietrza przez złączone usta. Takie ćwiczenia z wykorzystaniem głoski M w wokalistyce operowej nazywają się mormorando i są to różne wariacje na temat tych ćwiczeń. Ale przejdźmy do meritum. Pierwsza rzecz, jaką można zrobić, żeby sobie rozgrzać głos i przygotować go do pracy, to nabrać powietrza i wypuścić go na bardzo długiej głosce M, mrucząc, ale starając się, aby to mruczenie było na jednej linii, to znaczy, żeby nie przypominało falującego oceanu, tylko było jednym bardzo spokojnym M, takim jak teraz Wam zrobię. Zobaczcie, nabieram powietrza i wypuszczam Mamy piękny, płynny dźwięk. On nie ma być jakoś specjalnie głośny, on nie ma być jakiejś specjalnej barwy, on ma być po prostu lekki i luźny. Druga wersja to wersja z tak zwanym bombowcem, czyli głoska M, która będzie nieco falować, a więc będzie to M wysokie i M niskie na przemian. Zobaczcie, nabieram powietrza i wypuszczam. W ten sposób możemy wypuścić całe powietrze, nasza krtań zacznie się delikatnie poruszać, a struny głosowe będą masowane przepływającym przez nią powietrzem. Do głoski M możemy także dodać jakąś samogłoskę i możemy co jakiś czas otwierać usta, żeby ją wymówić. Na przykład robiąc ma, 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 ma albo me, me, me. Bez wysiłku, lekko i przyjemnie. A kiedy już opanujecie podstawy związane z głoską M, możecie włączyć w to całe słowa. Na przykład maluję motylki i podśpiewywać sobie różne słowa, które zaczynają się na głoskę M, a czasem nawet całe zdania, takie jak Marysia maluje motylki, śpiewając delikatnie i bez wysiłku. Te ćwiczenia, które będziecie wykonywać regularnie, pozwolą Wam rozluźnić i ułożyć we właściwej pozycji wyjściowej Wasze struny głosowe. Dzięki temu znacznie obniżycie ryzyko jakichś niedomóg głosowych, albo chrypek, albo różnych innych problemów z głosem, które mogą się Wam w ciągu dnia przytrafić. Zachęcam Was do tego, żebyście poświęcili 5-10 minut co rano na to, żeby sobie przygotować głos do pracy, a on się Wam za to na pewno odwdzięczy.
Ćwiczenia na głos cymy są bardzo korzystne i bardzo gorąco Was do nich zachęcam. Tymczasem przypominam Wam o subskrypcji kanału, zadawajcie pytania, piszcie komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku.